Dzisiaj, szanowni państwo, zaprosiliśmy was, aby pochwalić się tym, co udało nam się zrobić w projekcie, zachęcić do czynnego uczestnictwa w zrealizowanych zadaniach z tego naszego projektu i zobaczyć, jak na dzisiaj już może wyglądać oferta turystyczna na terenie działania Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Są specjaliści, którzy znają się na tym i opowiedzą państwu, jak zdrowo i aktywnie można funkcjonować, a łącząc to z tym, co Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania we współpracy z pozostałymi lokalnymi grupami działania przygotowała. Zawsze u nas konferencja nie jest bierna, ale też chcemy państwa zachęcić do czynnego udziału, dlatego też przygotowaliśmy po tych działaniach takich prelekcyjnych aktywność. Będziecie państwo mogli zobaczyć, jak fizycznie zostały wytyczone szlaki Nordic Walking, przejść się po nich, zobaczyć, jak to wszystko wygląda w terenie, abyście wiedzieli, jak korzystać z tych wszystkich naszych fajnych pomysłów. Projekt międzynarodowy, projekt współpracy był realizowany przez 3 lokalne grupy działania z Polski i 1 lokalną grupę działania z Niemiec i ma na celu przygotowanie, szanowni państwo, obszaru do jeszcze większych możliwości rozwoju turystyki, do tego, żeby podnieść jakość świadczonych usług na terenie naszego funkcjonowania, ale przede wszystkim również, żeby stworzyć kompleksową ofertę turystyczną. Przypomnę tylko, że w poprzednim okresie programowania przygotowaliśmy szlaki kajakowe, szlaki rowerowe. Dzisiaj do nich dokładamy szlaki Nordic Walking i szlak kulinarny. Wszystkie te szlaki, o których wspomniałem, są wyznaczone w systemie numerycznym, czyli nie trzeba, że tak powiem, znać języka, wystarczy umieć przeczytać numery, pojawi i przeczytać je na mapie, jak również w aplikacji, wyznaczyć sobie samemu trasę i zwiedzić to, co najlepsze. Od samego początku założeniem takim przyświecał nam fakt, że my, jako mieszkańcy danego terenu, widzimy tylko niektóre rzeczy. Natomiast, żeby turysta mógł przyjechać i zwiedzić jak najwięcej, to musimy dać mu wybór. Nie możemy mu pokazywać, że to jest fajne, czy to jest fajne, bo to jest fajne według nas, a niekoniecznie według potencjalnego turysty. Musimy mu dać możliwość wyboru. To, żeby on sam sobie chciał zaplanować swój pobyt, ale żeby mógł sobie ten pobyt zaplanować, to musi mieć szeroką ofertę. My nie wiemy, czy on jest nastawiony na turystykę aktywną rowerową, czy na turystykę aktywną Nordic Walking, czy na turystykę kulinarną, a jeśli na kulinarną, to w jakim zakresie. My musimy dać kompleksową ofertę, żeby można było skorzystać jak najbardziej. Żeby jednego dnia turysta zakwaterował się w jednym ośrodku turystycznym, zwieził rowerem kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów po naszym terenie, przejeżdżając wyznaczonymi szlakami rowerowymi, zatrzymał się w kolejnym ośrodku turystycznym, stamtąd wyznaczył sobie trasę Nordic Walking bądź kajakową, żeby jak najwięcej mógł sobie sam ustalić. Nie wiemy, co go interesuje, dajemy mu bardzo szeroką ofertę. Kilka, proszę państwa, kwestii technicznych. Cały projekt współpracy to ponad 880 tysięcy złotych. W poszczególnych budżetach my jako Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania przekazaliśmy prawie 375 tysięcy złotych na realizację tego przedsięwzięcia. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej prawie 490 tysięcy złotych, czyli jeszcze więcej włożyli pieniędzy w projekt współpracy. Budżet Lokalnej Grupy Działania Peryn Mazowsza o 22 tysiące złotych bez wkładu finansowego ze strony Lokalnej Grupy Działania z Niemiec. I jak wspomniałem wcześniej, ponad rok, czyli od lipca 2021 do listopada 2022 ten projekt współpracy trwał. Przede wszystkim chciałabym podziękować Bielsko-Podlaskiej Grupie Działania za zaproszenie do tego projektu, za możliwość, za przekazanie nam wiedzy.
My w ramach projektu współpracy odznakowaliśmy 800 km szlaków rowerowych, również metodą numeryczną. Szlaki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, mamy coraz więcej telefonów, ludzie dzwonią, pytają się co to za tabliczki, jak z nich korzystać. Jest to dosyć innowacyjna metoda na naszym terenie. Oznakowaliśmy również 10 km szlaków Nothing Walking w naszej krainie nocy i dni, czyli w gminie Bodynie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na terenie gminy Bodynie kręcone były sceny właśnie z filmu Nocy i dni. Właśnie promujemy ten obszar poprzez upamiętnianie tych wydarzeń. To Państwo mapka, ponieważ u nas tak jak w Gwiazdko-Podlaskiej Grupie Działania można po tych szlakach podróżować. Podróżować na dwa sposoby. Sposób tradycyjny poprzez mapy papierowe albo poprzez aplikację mobilną, co już było wcześniej wspomniane.